Tym razem zajmiemy się zadaniami z treścią dotyczącymi proporcji i stosunków. Zadanie pierwsze. Joda woda to międzygalaktyczny napój, po którym wszyscy Twoi przyjaciele powiedzą mmm, jest dobre to. Organizujecie imprezę i potrzebujecie 5 litrów joda wody na każdych 12 gości. Jeżeli przyjdzie 36 zaproszonych gości, to ile litrów joda wody będziecie potrzebować? Zatrzymajcie ten film i spróbujcie obliczyć to sami. Znamy z treści zadania stosunek liczby litrów joda-wody do liczby gości. Wynosi on 5 do 12. 5 litrów napoju przypada na każdych 12 gości. Ale chcemy zaprosić 36 znajomych. W takim razie, jeżeli ten stosunek wynosi 5 litrów napoju na każdych 12 gości, a my mamy w planach 36 gości, to znaczy, że mamy 3 razy więcej gości. I w związku z tym będziemy potrzebowali 3 razy więcej joda wody. 3 razy 5 to 15. 5 do 12, 5 litrów na 12 gości, albo 5 litrów na każdych 12 gości, to to samo, co 15 na każdych 36 gości. No i w takim razie odpowiedź na pytanie, ile litrów joda wody będziemy potrzebować, brzmi 15 litrów. Następny przykład. W tym zadaniu, jak widać, mamy ryby w akwarium. I zadanie jest takie. Na każde 8 grubych ryb, to pewnie te czerwone, przypada puste miejsce drobnych płotek. I drugie zdanie: na każde cztery grube ryby przypada puste miejsce drobnych płotek. Znowu zatrzymajcie film na chwilę i sprawdźcie sami, co należy wpisać w puste miejsca. Policzmy najpierw, ile jest dużych ryb, tych czerwonych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i pasuje do pierwszego zdania. W akwarium mamy 8 dużych ryb, albo grubych ryb. Policzmy w takim razie, ile jest w akwarium małych rybek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 małych. Możemy wpisać dziesiątkę. Na każde 8 grubych ryb przypada 10 małych rybek. Ale w drugim zdaniu powiedziane jest, że na każde 4 grube ryby przypada jakaś liczba drobnych rybek. Ile to jest ta liczba w drugim zdaniu? Co tutaj powinniśmy wpisać? Można to zrobić tak. Mamy dwa razy mniej dużych ryb, czyli dzielimy liczbę dużych ryb przez 2, więc małych rybek też będzie dwa razy mniej, czyli liczbę 10 też podzielimy przez 2. Na każde cztery grube ryby przypada 5 drobnych płotek. Interpretacja może być taka, że możemy podzielić wszystkie ryby na dwie równe grupy. Na przykład tak: w lewej grupie mamy 1, 2, 3, 4 grube ryby i 1, 2, 3, 4, 5 małych rybek. W prawej grupie mamy 1, 2, 3, 4 grube ryby i 1, 2, 3, 4, 5 małych rybek. Czyli na każde 4 grube ryby przypada 5 małych rybek. To są stosunki równoważne. Następny przykład. W pewnej lodziarni używa się następujących składników do przygotowania jednego deseru lodowego: dwie gałki lodów, cztery łyżeczki posypki i dwie łyżki bitej śmietany. Ile deserów przygotowała lodziarnia, jeżeli użyła do tego 32 łyżeczek posypki? Zatrzymajcie teraz to wideo i pomyślcie, ile mogło być tych deserów. Można to oczywiście obliczyć na parę sposobów. Pytanie dotyczy posypki. Tutaj mamy posypkę. 4 łyżeczki posypki przypadają na każdy deser lodowy, czyli stosunek liczby łyżeczek posypki do liczby deserów wynosi 4 do 1. Czwórka dotyczy posypki, jedynka deserów. Cztery łyżeczki posypki przypadają na jeden deser. Ale pytamy o 32 łyżeczki posypki, czyli o 8 razy więcej. W takim razie będzie można z tej ilości przygotować 8 razy więcej deserów. Czyli z 32 łyżeczek posypki powstanie 8 deserów. I odpowiedź brzmi: lodziarnia przygotowała 8 deserów. I ostatni przykład. W psim parku biega 10 czarnych psów, 5 brązowych, 2 białe i 12 łaciatych. Na każdego brązowego psa przypadają 2 i tu mamy wpisać jakie? Psy. Zatrzymajcie jeszcze raz ten film i spróbujcie określić, co musi być wpisane w to puste miejsce. No to po kolei. Przypada 5 brązowych psów na każde 10 psów czarnych 5 brązowych psów na każde 2 białe psy 5 brązowych psów na każde 12 łaciatych ale zdanie, które mamy uzupełnić, mówi, że na każdego jednego brązowego psa przypadają dwa jakieś inne psy. Jakiego koloru psów jest tyle, że ich liczba w stosunku do liczby psów brązowych jest taka, że na każdego psa brązowego przypada dwa razy więcej takich psów. W treści zadania widać, że na każde pięć brązowych psów przypada dziesięć psów czarnych. Wynika z tego, że liczba psów czarnych jest dwa razy większa niż liczba psów brązowych. Czyli na jednego brązowego psa przypadają dwa czarne psy. Można też na podstawie treści zadania powiedzieć, że stosunek liczby psów brązowych do liczby psów czarnych wynosi 5 brązowych psów do 10 czarnych psów. Albo, jeżeli podzielimy obydwie te liczby przez 5, to będzie to jeden pies brązowy na każde dwa psy czarne, i otrzymujemy dokładnie to, o czym mówi uzupełnione zdanie.